Rozmnożenie nauki, o jakim dotychczas w Polsce nie słyszano. Daj Bóg. Urząd nie pozwala mi niestety zająć się tą sprawą dosilnie. Mnogość prac, których Rzeczpospolita na sługę swego obciąża, jest jego przyczyną. Zazdroszczę waszmuś panu. Widzi wasza miłość, dom mój ubogi, ale serce wolne. Żyję na osobności, nie dbam o zaszczyty. Przyzna wasza miłość, że lepszego otium i król jegomość nie mógłby mi wymyślić. Pogody teraz mamy piękne, a i sianokosy czas zaczynać. A i u mnie sianokosy w pełni. A wiesz, waszmość, co to znaczy? Nie wiem. Wierz mi, że z Siedmiogrodu przybył do nas prawdziwy Cezar. On się nie cofnie przed niczym. Będzie ład rządny w Polsce, będzie żołnierz na granicy, będzie Rzeczpospolita. Miasta warowne, pola zasiane, na Kapitolu Wawelskim prawo rzymskie. Bodajby tak się stało. Ład, rozmnożenie nauki i sprawiedliwość. Wielkie rzeczy wasza miłość wyjawić raczył. Mienie nasz żywot, wszystko dla Rzeczpospolitej. Chcę jej służyć dla dobra wspólnego. Ale siły coraz mniejsze. Starość już blisko. Na ostatek jeszcze powiem, że z upoważnienia króla Batorego mam zaszczyt ofiarować waści kasztelanię połaniecką. Usiądźcie właściwie. Ja, mistrz, nie po temu. Dziękuję za honor, który na mnie spadł. Obawiam się, że co gospodarz Jan na swym skromnym czarnolesie zbierze, Jan Kochanowski przepuści. Obowiązki towarzyskie oderwą od rodzinnego gniazda, od domu, od rodziny, od żony, od pisania, od tego wszystkiego, co jest radością. Mości Janie, kasztelan to senator. Moglibyście ojczyźnie w Radzie Senackiej służyć. Mieć kasztelana w rodzie, cóż to byłby za honor dla skromnej rodziny Kochanowskich. Połaniec nie jest to wprawdzie kasztelania najprzedniejsza, najbogatsza, a zawsze. Ale... Ale co? Ale nie mogę przyjąć. Na polityce się nie znam. A ojczyźnie najlepiej mogę służyć piórem. Marzę, żeby ktoś w naszej mowie napisał... Marzę, żeby ktoś w naszej mowie napisał tragedię, o której można by powiedzieć, że w nie martis societus apollo est.